jakich uszkodzeń w oponach nie powinniśmy naprawiać. To temat naszego kolejnego materiału. Pierwszym zasadniczym elementem opony, który dyskwalifikuje ją z naprawy, to stan techniczny stopki opony. Pokazuje ekstremalne uszkodzenie stopki, oczywiście jest to błąd montaż-demontaż, odsłaniający nitki kordu, które są przewinięte nad drutówką i takie uszkodzenie absolutnie wyklucza jakąkolwiek naprawę i dalsze użytkowanie tej opony. Naturalnie w sytuacji, kiedy uszkodzenie stopki, czy gumy stopki, dotyczy tylko i wyłącznie nieszczelności i są to uszkodzenia typowo gumowe, bez widocznych elementów kordów, taka stopka może zostać naprawiona za pomocą materiałów uszczelniających. Czasami wystarczy preparat Beat Sealer, czasami musi być użyty zestaw dwuskładnikowej gumy do uzupełnienia ubytku. Natomiast na pewno jest to jeden z kluczowych elementów dla sprawności technicznej opony. Stan stopki. Kolejna ważna informacja to limit ilościowy napraw. Rema Tip Top określa dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony maksymalną możliwą do wykonania ilość napraw jako 3, pod warunkiem, że odległość materiału od materiału, inaczej mówiąc uszkodzenia od uszkodzenia, nie będzie mniejsza jak 15 cm w kierunku aksjalnym, a trzecie, ostatnie dopuszczone uszkodzenie musi się znajdować w ostatniej 1/3 części opony. W tym konkretnym przypadku uszkodzenia wykonane w sposób prawidłowy są zbyt blisko siebie, co w automatyczny sposób, chcąc zachować naturalnie zgodność z limitami ilościowymi, wyklucza wykonanie kolejnej naprawy. W ogóle nie powinno się to zdarzyć. Kolejny problem to uszkodzenia mechaniczne zewnętrznej części gumy w oponach, czasami bardzo wysokich indeksów. Opony powyżej klasy prędkości V generalnie nie podlegają naprawie przy uszkodzeniach ściany bocznej. Co w sytuacjach, kiedy mamy dokonane, czy stało się wyrwanie części listwy ochronnej rantu felgi poprzez kontakt na przykład z krawężnikiem? Oczywiście, że taka odbudowa kosmetyczna gumy jest jak najbardziej możliwa. Proszę pamiętać, że w tej klasie prędkości, kiedy zostaną odsłonięte nitki kordu przy takich tego typu uszkodzeniach, naprawa jest niemożliwa, ponieważ nie dopuszcza się stosowanie wkładów naprawczych w indeksach powyżej klasy V. W sytuacjach, kiedy uszkodzenie tego typu powstaje w wyniku uderzenia i podczas kontroli stanu opony mamy bardzo miękką przestrzeń, na oponie powstaje wybulenie i dodatkowo mamy ubytek gumy, opona jest naturalnie złomem i w takich przypadkach naprawa jest wykluczona. Odpowiadając na postawione na początku pytanie, jakich uszkodzeń w oponach nie należy naprawiać, podsumujmy. Nie naprawiamy uszkodzeń w oponach, które po pierwsze na skutek zużycia bieżnika mają niedopuszczoną prawem wysokość rzeźby, opon, w których stan techniczny stopek jest naruszony konstrukcyjnie, dyskwalifikuje możliwość użytkowania, opon, w których limit ilościowy napraw został przekroczony, uszkodzeń, które nie dopuszcza tabela doboru wkładów, która określa wielkości, strefy i indeksy możliwe do wykonania. Naturalnie należy również dodać, że opon, które przejechały jakikolwiek dystans bez powietrza lub na zaniżonym ciśnieniu, czy opon, które miały kontakty z chemikaliami i następuje zmiana składu chemicznego gumy, czyli tak zwana reakcja, również nie powinno się kwalifikować do naprawy.